Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dziś mamy dzień 20 lutego, godzina 7:30. Dlatego zapraszam Państwa na omówienie sytuacji na czterech najciekawszych crossach, parach walutowych, jak dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara jako rynku bazowego, rynku dominującego dla pozostałych również zestawień. No i to, co możemy w tej chwili zauważyć, to to, że to wsparcie w okolicach 1,3350, one nam formalnie zatrzymało te spadki. Widzimy tutaj parę świec próbujących zamknąć się wyraźnie poniżej, niemniej notowania wygenerowały ten ruch powrotny. W tej chwili przede wszystkim w tej chwili należy odczytywać to jako korektę ostatnich spadków. Tu mamy dość dużą czarną świecę i poprzednio również dynamiczne spadki do momentu naruszenia tego zakresu, czyli też zakresu 1,3454, należy traktować to jako korektę. Tym bardziej, że zakres ten, jak Państwo widzą, pokrywa się tutaj ze zniesieniem FIBO 50%, które może stanowić mocno istotną barierę dla dalszych wzrostów. Dlatego zakładamy, że nawet tutaj jakby miejsce nam się troszkę zmniejsza do zejścia w kierunku 1,3250, czyli tego testu, tej linii trendu. Dlatego w tej chwili równie prawdopodobne wydaje się podejście pod to FIBO, bądź nawet pogłębienie chwilowe ruchu do 1,35 i wtedy zejście w kierunku 1,3044, tylko że wtedy już będzie to się wiązało z testem tej linii trendu wzrostowego i przebicie tej linii trendu wygeneruje tak naprawdę nam potężny sygnał sprzedaży, najprawdopodobniej zwiększony jakimiś tutaj zleceniami stop loss, bo tutaj najprawdopodobniej mamy gdzieś w tym zakresie bardzo dużo zleceń obronnych. Jakby czy makroekonomiczne, jedno słowo, co się dzisiaj będzie liczyć. Dzisiaj będzie liczyć przede wszystkim protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku, godzina 20. W Stanach Zjednoczonych wcześniej mamy jeszcze parę serii danych, między innymi z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec. Także dzień jest pełen danych, niemniej się będą liczyć głównie dane z Ameryki Południowej. W przypadku złotego, to jakby wszystko tak naprawdę zostało napisane również na naszej stronie BossFX, czyli umocnienie złotego po bardzo dobrej produkcji przemysłowej 0,3% rok do roku wobec -10,6% w grudniu. To jest jakby jedna strona, kolokwialnie mówiąc, medalu, druga strona jest taka, że po prostu grudniowa produkcja była bardzo zła z uwagi na czynniki jednorazowe, niekorzystne układy dni kalendarzowych, jakby dni roboczych, a ta styczniowa już nie była od tego wolna, także produkcja przemysłowa w okolicy zera pokazuje, że ta recesja może nie jest tak prawdopodobna jak się spodziewano. Niemniej wydaje się, że marcowa obniżka jest raczej przesądzona i ewentualnie te dane wraz z projekcją makro NBP mogą nam zakończyć ten cykl po marcowej obniżce. W przypadku złotego, no to tutaj ciężko tak naprawdę mówić o jakimś przełomie, czyli zakres 4,15, 4,20, tutaj dość mocne wsparcie, 4,16, 25, strefa podaży, okolicy 4,18, 4,21, czekamy na marcową RPP, czyli lekkie umocnienie złotego w tej chwili. Widać, że te nastroje po tej produkcji przemysłowej na pewno się chwilę utrzymają, ponieważ kolejne dobre dane, jakby dobre, przede wszystkim ważne dane będą miały miejsce w przyszłym tygodniu, także widać, że rynek ma szansę troszkę jeszcze pobyć sobie w tych dobrych nastrojach, tym bardziej, że rynek bazowy, rynek euro-dolara wspiera kupujących. Trzecia para to euro-jen. Jen, który jak widać są po lekką zadyszkę, nie bez powodu, a ponieważ mogę również przytoczyć nawet dzisiejsze doniesienia zagranicznej prasy, gdzie minister finansów jakby sprzeciwił się propozycji premiera, nowo wybranego premiera Shinzo Abe'a, dotyczące skupu przez BOŚ obligacji zagranicznych. No tutaj różnica w zakresie możliwości luzowania polityki monetarnej w Japonii, jak widać,
Różnica zdań tych dwóch panów wystarczyła, jest skutecznym pretekstem, aby te zwyżki nie mogły mieć miejsca. Zresztą ostatnio na antenie bodajże jest CNBC, TVN CNBC, wspominałem, że wydaje mi się, że wzrost na tej parze powoli dobiegają końca i o ile faktycznie nie powinniśmy mówić o jakimś dynamicznym ruchu powrotnym z uwagi na te czynniki, na to zagrożenie fundamentalne cały czas, To wydaje mi się, że ta para przejdzie w zakres takiej dość szerokiej konsolidacji horyzontalnej. No i czwarta para NZD, popularne Kiwi. Kiwi, które jak Państwo widzą, osłabia się. Kiwi osłabia się tak naprawdę z powodu wystąpienia nocnego wystąpienia przedstawiciela Banku Centralnego Nowej Zelandii. Przede wszystkim widzimy ruch powrotny bardzo mocny. Tutaj Kiwi nam brylowało, wybicie było fajnie techniczne. Tak jak Państwu wcześniej mówiłem, czyli mieliśmy wybicie, zamknięcie się kwotowań powyżej tutaj ostatnich szczytów, czyli techniczne wyjście w górę, podejście pod okres silny, pod okres, po obszar silnych oporów w okolicy 0,85-12,25. No z tego miejsca potężny ruch powrotny, powrót w konsolidację, druga fala. Jak widać tutaj, nam tutaj technicznie jakby troszkę tutaj pomaga ten zakres, czyli tam poprzednia linia trendu spadkowego. Niemniej wydaje się, że zejście w kierunku 0,8, okolice 0,8338 jest w tej chwili raczej przesądzone, czyli nawet jeżeli zobaczymy jakąś odbicie, to i tak ten ruch pogłębiony, co będzie się wiązało, jak Państwo widzą, z testem linii trendu, i dopiero tutaj tak naprawdę rozstrzygnie nam się przyszłość dla tej pary. Dziękuję za uwagę.